had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end. Kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jestem trochę bardzo spuchnięta, nie wiem czy to widać. Raz puchnę po jednej stronie, raz puchnę po drugiej. Nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie to nie wiem, bo mnie nic nie boli, więc będę musiała iść do dentysty prawdopodobnie, bo mnie nic nie boli, a puchnę. Zobaczymy co to. Może jakieś ósemki czy coś. No, ale tak, właśnie Jasiu jest teraz na zajęciach z tenisa, a jestem ciekawa, jak mu się będzie podobało, bo to są pierwsze zajęcia, takie wiecie, testowe, więc fajnie, ale jeżeli będą w poniedziałki zajęcia, to będzie miał bardzo intensywny ten poniedziałek, bo najpierw ma robotykę i jeszcze właśnie ten tenis by doszedł, jeżeli będą one w poniedziałek, fajnie. Ja z tego co widziałam, to fajnie sobie radzi, ale no trzeba zobaczyć, czy on będzie chciał na to chodzić, czy mu się będzie podobało, czy nie. Zobaczymy. No ale jestem podekscytowana, nie mogę się doczekać, aż wróci do domu i mi opowie, czy mu się podobało. No, obiad się robi, więc czekam z tęsknieniem. Już jest późno, ale dzisiaj byliśmy właśnie na spacerze, tak jak widzieliście, i sobie pochodziliśmy z 2 godziny nawet ponad, więc trochę nam zeszło, od razu zeszliśmy też po Jasia. No i tak. Dziwnie wygląda. Chciałam wam jeszcze powiedzieć co do tego kręgosłupa mojego, bo mówiłam wam w poprzednim vlogu, że mnie strasznie bolało. No i niestety ten ból trwał długo, ten taki mocny. Tabletki pomagały, ale w momencie, kiedy przestawały działać, to zaczynało znowu boleć. Więc musiałam brać te tabletki na nowo. Nadal coś tam czuję, już jest o wiele, o niebo lepiej, naprawdę. Już nie biorę tych tabletek, bo też one są jakieś silne. Pani doktor mówiła, żebym nie brała ich za długo. Więc przestałam je brać, ale coś tam jeszcze czuję w tym kręgosłupie. Zobaczymy, czy będę musiała iść jeszcze do lekarza, czy nie. Mam nadzieję, że przyjdzie samo. No ale i tak będę musiała się tym zająć, bo jednak te bóle nie biorą się znikąd. I ogólnie moim zdrowiem muszę w końcu pójść do lekarza. No, przydałoby się. Ale tak, witam was w kolejnym vlogu po prostu. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Do sklepu, bo Jasiu, dobrze, że jedna mama przypomniała, bo zapomniała, po prostu zapomniałam, nie wiedziałam, nie pamiętałam o tym kompletnie, że na jutro Jasiu musi mieć owoce do szkoły, bo będą robić sałatkę. I chyba we wszystkich szkołach tak jest, bo nigdzie nie ma owoców. Byłam w jednej biedrze i nie ma, idę do drugiej, oby tu było. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of. Okej, misja tak średnio udana, bo kupiłam tylko jednego banana. Tak, nic nie było. Były jabłka, ale jabłka mamy też w domu. Chodzi mi, oczywiście były różne owoce, typu, nie wiem, jakieś kiwi, kaki i tak dalej, ale nie było tych, co Jaś lubi, no mają być te, co Jaś lubi, więc będzie jabłko i banan w tej jego, tak. Ale patrzcie, co ja wzięłam. Gazetki z zabawkami, dam im,
kto tak robił, jak byliście mali, dajcie znać. Ja tak robiłam i uwielbiam tą tradycję podtrzymywać. Zastanawiałam się, gdzie mam kluczyki, ale już wiem, gdzie mam kluczyki. Pan przede mną stoi w odpalonym aucie. Mam nadzieję, że będzie wyjeżdżał, bo nie będę musiała tyle... O, wyjeżdża. Nie muszę tyle. I mam. Co to? Możesz sobie wybrać zabawkę. Gdzie? Czemu? No, na ten. Co? Na Mikołaja będziesz chciała wysłać list. Mikołajowi. Czemu? Jak to czemu? Naokoło, specjalnie właśnie, żeby się przejść, żeby sobie zasnęła. Chodziłam 2 godziny, wróciłam do domu. Mila dała mi zjeść grejpfruta, a obudziła się. I obudziła się tak płacząc i tak chcąc iść jeszcze na spacer. Ciągnęła mnie do wózka, chciała wchodzić i przestała płakać. Dopiero jak do tego wózka dałam, że postanowiłam, dobra, dziecko chce jeszcze na spacer, więc idę na spacer. Nie wiem, czy zaśnie, ale tak. No, stwierdziłam, że chciałam wypić kawę. Nie wypiłam kawy. Więc pójdę do miasta. Tam się napiję kawy. Tak, więc dzisiaj calutki dzień. Aż nie będę musiała odebrać Jasia, mnie Klary. Będę chodziła. Jakie mi właśnie moja córeczka zasponsorowała spacerek. Ale to nic. Fajnie jest. Dobrze, że nie pada deszczyk. No i chyba dobrze tam. Nie dziwię się. Też by mi było. Przeszłam z Mirosławą dzisiaj 15 tysięcy kroków. Jestem wykończona. I właśnie dałam dla was filmik. Obiad się robi. No po prostu cudownie. A teraz odpoczywać trzeba. Jako tako, jak można oczywiście z trójką dzieci samemu w domu odpoczywać, ale no, nachodziłam się dzisiaj zdecydowanie. Filmik dodany, mam nadzieję, że będziecie go chętnie oglądać. Co, pamiętasz jak mieliśmy? Tak, świnka Pip. No, świnka Pepa. Czekaj, pomogę ci. Świnka Pip. Który ci się podoba kalendarz? Ten jest ten. No, ten już mieliśmy kiedyś, nie? No, chodź dalej, zobaczmy, tam jeszcze są, wiesz? Pójdź do pokoju ziarnku! No, dostałaś taką rok... Tak wyglądały, nie? Bo to są tylko takie... Już wiem, wiesz? I to tak wszystko było. Ostatnio non-stop się z wami witam na dworze, pokazuję wam jak chodzę i tak dalej. Nie dlatego, że tylko wtedy wyciągam kamerę, ale dlatego, że ja po prostu ciągle chodzę. Od poniedziałku codziennie robię po od 10 do 15 tysięcy kroków. Tak jakoś mnie wzięło na spacery, jest ładna pogoda, więc fajnie. Ale też w jeden dzień to mnie Mila zmotywowała, bo ja wróciłam z nią z jednego spaceru, Boże, nie mogę się wysłowić. I ona zaciągnęła mnie na kolejny, gdzie zrobiłam kolejne. Najpierw zrobiłam 8 tysięcy kroków, a... No więc właśnie dlatego ten vlog tak wygląda spacerowo. Ale no, witam was kochani w kolejnym vlogu. Mamy przepiękną pogodę. Przepiękna. Dzisiaj pogoda jest idealna na spacer, bo ostatnio było fajnie, ale jednak co jakiś czas padał deszcz.
Dobre. Właśnie zrobiłyśmy z Milusią i z Klaudią i z Aurelką, tak dokładnie podliczając ludzi, 20 tysięcy kroków. No, Klaudia i Aurelka troszeczkę mniej, ale tylko 2000 jakoś mniej, więc też strasznie dużo. A jeszcze ciocia Klaudia będzie chodziła, bo odbiera dzisiaj z zajęć Klarusia. No, bo Klara dzisiaj ma zajęcia, a ja mam zebranie w tym czasie. No, a teraz czas jechać. Przyjechaliśmy do Maćka, na Drwala. No, na pierwsze Drwal w tym roku. Tak, ale ja na przykład w zeszłym roku nie zjadłam ani jednego Drwala. Ani jednego nie zjadłam. No, rok temu nie zjadłam ani jednego, nie miałam w ogóle na niego ochoty, w ogóle. Wzięłam tylko raz gryza od ciebie i zakręcone frytki. A jak byłam z Milą w ciąży, to chyba raz zjadłam. Wtedy, pamiętasz ten? Tak. Mila się niecierpliwie, bo jest kolejka. Masakra, mogliśmy sobie zamówić. No. Do mnie wziął z chrzanem, więc jestem ciekawa, czy będzie ci smakowało. Tak, bo to jest chyba w tym roku, nie? No, teraz nie widziałam właśnie. No właśnie. Ale lubię takie nowości próbować, więc... Wiem, zawsze próbujesz. Jest! Ja już zaparowało. Mila już została frytka. A ja tutaj... Jak ja tęskniłam za tymi frytkami. Masz. No cała sałata do środka, bo cała się wysłała. Wzięłam moją córeczkę na randkę, a ona grzebie i szuka forsy. Niech Klara, wstawaj. Nie ma piątki. Nie ma piątki. To nie fair. Nie ma piątki. Nie. To nie fair. Czy witasz się z widzami? Hello, how are you? Tak, Klara. Świetnie mówię po angielsku. Powiedziałeś wam coś? No. Zaraz powiedz tym, co sobie mówiłam. Czekaj, bo cię nie widać. No. Że jestem ice cream. Tak. No, ale idziemy na ciastko. Mama! Powiedzieć coś? No. I love you, kids. I love you. Tu nas? Mama! To nie mogę wytrzymać. Tak. Jakby dorośnie. No, dla chłopca bardziej chyba jakiegoś, nie? No, widzę, Misia, widzę. Ty nie lubisz przecież, Misia. Kapci. Ciągle chodzisz z gołymi nogami. To są za duże. Znaczy. Dobra, to poszukamy. Ale te są za duże. Chodź, zobaczymy, czy jest rozmiar. Nie. Już idę zobaczyć, czy jest rozmiar dla ciebie. Znowu to samo. Podobają ci się? Kociaki. Na pewno to kupimy na święta. Są koce, co nie? No. Na pewno na święta. Poduchy. To chyba też jest kocyk. Poduchy. A widziałaś tutaj rzeczy do pieczenia? O, to są. No. Patrz, jakiego Mikołaja można zrobić. Widziałaś? Patrz, to są takie kształty. Tak. Mikołaja albo choinkę, patrz, można choinkę zrobić. Klara, widziałaś? Zaraz cię zjemy. A my mamy takiego w domu. Pamiętasz? A, zjem cię zaraz. Nie zjedz mnie. Fajne, co? No. Cześć kochani, ja tak właściwie przyszłam się już z wami pożegnać w tym vlogu, ale chciałam jeszcze powiedzieć, bo pewnie zauważyliście, że ostatnio tak
Najpierw tu zabrałam Klarę do sklepu, później ostatnio właśnie w ostatnim klipie pokazywałam, że byłam z nią w Pepco i w cukierni. No, straszny świr mi rośnie, świąteczny. Bardzo mnie to cieszy, nie będę sama. Ciągle mówiła, że się cieszy, że można kupować już dekoracje świąteczne, że się nie może doczekać i o mamo, kupimy to, kupimy to, kupimy to. Więc bardzo się cieszę, że podłapała ode mnie tą atmosferę świąteczną, takie przeżywanie tego bardzo. Super. Ale tak, chciałam powiedzieć właśnie, że tak ją zabierałam. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio zauważyłam, że ona jest taka trochę, wiecie, pomiędzy. Jasiu poszedł do szkoły, więc potrzebuje więcej czasu na naukę, właśnie spędzania z nim czasu w ten sposób, sam na sam. Mila to Mila, więc wiadomo, ona potrzebuje strasznie dużo uwagi teraz, bo jest po prostu mała. A Klara jest tak gdzieś pomiędzy, bo u niej ani to do szkoły nie poszła, ani nic się takiego innego nie wydarzyło. Jasiu też chodzi na tenisa, na którego my uczestniczymy na tych zajęciach. Jesteśmy z nim, bardziej Dominik teraz chodził z nim, ale pewnie będą takie momenty, że ja też będę chodziła. A Klara jednak była, wiecie, no taka pomiędzy. Wiadomo, że spędzaliśmy z nią czas, ale ten czas zawsze był taki, wiecie, z innymi zawsze, tak? A tu z Jasiem, a tu z Milą, a nie było takiego czasu sam na sam, więc postanowiłam jej ten czas zapewnić i mówię, powiem wam, że widzę ogromną zmianę w jej zachowaniu dzięki temu i mam zamiar robić to dużo, dużo częściej, ale też dla wszystkich dzieci, wiecie. Z Milą teraz naturalnie spędzam czas sam na sam, ale właśnie może trochę więcej z Jasiem też, z Klarą, no bo trzeba pamiętać, że to jest bardzo ważne dla dziecka, że taki indywidualny czas po prostu dla nich. Więc tak, więc będziemy się starać, żeby sobie ten czas zagospodarować jak najczęściej. A teraz chciałabym się z wami pożegnać, bo już mi miga kamera, więc boję się, że zaraz mnie rozłączy bez pożegnania. Dziękuję kochani wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym vlogu.